Witam cię serdecznie, drogi widzu. Dzisiaj, jak zwykle, gramy w Hogwarts Legacy. I trochę odcinków już mamy za sobą. Dziś będziemy cisnęli, oczywiście, kolejne misje fabularne. Jeśli wam się seria jak najbardziej podoba, to pamiętajcie, drodzy widzowie, aby zostawić dużo lajków oraz subskrybera. A tymczasem zaczynajmy grę. Łysie! Witam was bardzo serdecznie, mam trochę poboczniaków za sobą. Zajęcia z astronomii, śledzimy misję. Wieża astronomiczna jak najbardziej by nas tutaj z miłą chęcią mogła przywitać, więc idziemy na zajęcia z astronomii. Potem pójdziemy zobaczyć co u Nati, no bo mamy troszeczkę już tutaj za sobą tej fabuły, niedługo będzie próba druga. No dobra, zajęcia z astronomii. Co my tutaj mamy ciekawego? Czego będziemy się uczyli? That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Nie wiem, co jest w mojej wróżbie. Siema, wyglądam jak Sebastian Swallow. Zrobiłem się na sebe. Ladies, Professor Shaw. Astronomy is not divination. You dokładnie. Won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, no. The heavens remain hazy to the starry-eyed. To ciekawe, co ciekawego na astronomii ten się nauczymy. Okej. Teraz widokowy w Hogwarcie? Hogwarts Legacy and taras widokowy. Wow. A! He, wieża astronomiczna. Mroźne noce w tej Szkocji. You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Siema. Here, I can adjust that for no, you. No, no, bring it into focus on your own. Okej. Okay. Co, jakaś minigierka będzie z ustawieniem ostrości? Ja nie mogę! I co teraz? I expect all of you to put in your stargazing hours outside of jak najbardziej. Is that clear? But professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look, bardzo dobrze. The astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very selfsame stars of Highlander. Is that clear? Jak najbardziej, pani profesor. Dismissed. To są chyba jedyne zajęcia w Hogwarcie, które odbywają się nocą. Fajnie. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. Spoko. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Super, dzięki. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. Aha, spoko. I finally got my hands on the new Celestia Contemplor. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby. Zobaczymy. Goblin cut glass, first optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards and bring the telescope. There's something I want to talk to you about. Okej. Okej. Znajdź teleskop Amita. Amit. Jakie dorąbane imię masz, człowieczku. This was his old telescope. No na pewno. Practically brand. A pristine night for stargazing. No na pewno nie zmarnuje pani profesor. Dobra, siema, Amit.
I have the telescope. It's nicer than I'd expected. Could not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. Stoły astronomiczne odblokowaliśmy. Zarąbiście. Wchodzimy w to. Dobra, czyli kolejną jakby znajdźkę odnaleźliśmy, co jest spoko, żeby ukończyć 100% gry. Okej, zajebiście, fajnie to wygląda. Co tym razem? Chcesz nam pokazać, Amicie? Podążę za... Dobra, chwila, bo tu się zaraz pogubimy. Ile stołów astronomicznych jest ogółem? W Hogwarcie jest ich... jeden, okej. Posążków Demimoza muszę jeszcze znaleźć jeden, no i oczywiście 11 stron przewodnika, no i 4 skrzynie skarbów. Wiem, że dwie są w gabinecie dyrektora, to tyle wiem, no ale z tymi stronami no to jest no ale okej. Na mapie Hogsmeade są jakieś strony stoły astronomiczne, nie ma ich, ale na pewno jeden posążek Demimoza trzeba znaleźć, dwie skrzynie skarbów i strony przewodnika jeszcze 4. Okej, no dobra, czyli Hogsmeade mamy prawie na 100%. Świat. No, mapa świata. Jak to tutaj wygląda wszystko? Okej, w sumie stołów astronomicznych 14. Okej, posążki Demimoza, nikczemni wrogowie 18. Skrzyń skarbów dużo do odblokowania. Stron przewodnika jeszcze malutko mamy do odblokowania. No trochę tego mamy. Czyli co, idziemy podążać w takim razie za Amitem, aby ogarnąć stół. A to co to? Kapelusze skaczących grzybów, muchomorów, przepraszam. No dobra, siema. Amicie, czy ty długo będziesz tak ten, ogarniał to wszystko? No fajnie, ale czy możemy iść? Ja chcę ruszać Sebę. To znaczy, nie wiecie, o co chodzi. Ty, no bez jaj. Chwila. Znajdź stół astronomiczny. The fuck? Tam jest stół astronomiczny, fajnie. Ale tutaj jest gdzieś strona. Ja bardzo bym chciał ją znaleźć. Tutaj. Świetnie. Wanna w klatce. No i co? I to jest kolejna strona jakby Hogwartu, czy... Tak! To jest strona Hogwartu, świetnie! I jak mnie to cieszy. Idealnie. Okej, dobra, czyli tak. Trzeba to poruszyć. Wingard Leviosa. Nie, reparo, czubie. No dobra. Można w sumie to zniszczyć. Możemy iść dalej, okej. Okay. Stół astronomiczny. Czy dalej mamy też jakieś... Nie, ale za to są skrzynki. Tam lata strona. Tam lata strona, ja chcę po nią iść. Halo, latająca strona.
Dobra, ja tam idę. Ja tam idę bez dwóch zdań. Sorry, Amit. Akio. Revelio. Dobra, chwila. To jest gdzieś tu. Tu jesteś. Ha, 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 ha. Siema. 41 stron. Dziękuję bardzo. Znajdź stół astronomiczny. Okej, dobra. Trochę się zagalopowałem i wypadłem poza mur Hogwartu. Ale myślę, że Amit mi to wybaczy. Użyj stołu astronomicznego. O, świetnie. A jak ja się teraz dostanę? Jak odejdę od Amita za daleko, to będzie taki trochę lekki przypał. O, siema Amit. Nice to see you. My friend. Meine Freunde. Dobra. Chodźmy dalej. Okej, okay, czyli tu musimy użyć Confringo. Ja wiem, muszę zmienić te zaklęcia tutaj. Czyni honory, wypróbuj go. Okej. A, tu. O. Ale co? As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Ale tu dużo tych gwiazd. O co tu chodzi? The fuck? Stargazing is all about patience and precision. Dobrze wiedzieć. Bo jakby nie kumam, o co chodzi, nie? Jakby... To jest chyba ten rodzaj... że tak powiem, magii, której ja nie kumam. Za cholerę. Ja mam pasującą konstelację? Ja mam pasującą konstelację znaleźć, tak? Nie wiem, nie wiem, jakby... The fuck? O co chodzi? Nie kumam! LOL! I know it is nearly impossible to contain your excitement at a moment like this, but keep steady. Delikatnie skoryguj przyrządy. Nie wiem, czy ja dobrze robię? Chyba tu, nie wiem. To tak ma być jakoś, nie wiem. O co tu chodzi? Jak używać tego czegoś? Idealnie na środku. Za cholerę nie wiem, jak tego używać, nie? Gdzie jesteś, Amicie? Amit! Gdzie on się podział? No fajnie, no jest tutaj ten stół astronomiczny, ale jak go używać? Jasny gwint. Dobra, chwila przerwy. Wrócę do was za chwilę. Okej, okay, no coś tam pokminiłem.
Okej, okay. Ja! A było, było i było. Dobra, czyli tak, czyli muszę przestawić Akio i dać tutaj Defindo. To będzie najlepsza opcja w tym przypadku. No, puść. No. Ha! I udało się. Świetnie, super, cieszy mnie to. Siema, Nati. Tak, poradzę sobie. Okej, okay, i co? Alohomora. Serio? Ty se możesz to otwierać, a ja nie mogę? A idź ty, kurde. Babo jedna. That is the main keep. My guess is that we'll find Halo and the letter inside. We'll need to be careful once we get. Ale nie płacz. I hear them. Ej! High Wing. Do you know that hippogriff? Very well. No plan. I get the evidence and you free that hippogriff. Agreed? Nie, hipogryf! Zostawcie hipogryfa! Blasted! There's gotta be another way to get up to the roof. O nie! I co teraz? No dobra. Trzeba sobie jakoś poradzić. Wejdź na dach? Dobrze wiedzieć. Tylko jak to zrobić? I hope Natty stays out of trouble. A, okej, okay, dobra. Czyli robimy wspinaczkę. Okej, okay, dobra. Wingardium Leviosa. Nie wiem, gdzie to ma być dane, ale... Okej. Okay. Gdzieś na pewno. No bo tu raczej nie przyciśniemy się z tym, nie? A chyba że muszę to cofnąć. Depulso? Nie Flipendo, tylko Depulso. No i elo. Dobrze wiedzieć. A, okej, okay, dobra, są schodki na dół. Są schodki na dół i one prowadzą tu. Bardzo dobrze. Dobrze, że myślisz, Nikodemie Mikusonie. Ej, tu jest strona. Revelio. Ale to za daleko. To za daleko. Nie, to po to się pójdzie tam kiedyś tam. Dobra. Wskoczymy? Wskoczymy. Not the safest place to sneak into. Wow. Dobra, no tutaj to ja muszę jeszcze raz pozamieniać. Dobra, czyli tak. Defindo tu, a Akio tutaj. Tak standardowo to jest mój system walki, nie? Okej, okay, dobra. Mamy tutaj monety, monety i monety. Super, fajnie. 33 galeony zawsze. Ej, ten już nie żyje. Nie żyjesz. Ło, ty kurde. Ło,
the fuck w ogóle? Co on zrobił? Co on mi zrobił? Halo, ja chcę mieć Crucjatus już. Ty, podstępny. Rozbrój wroga. Dobra, nie żyjesz. Axio bym chciał tu, a tutaj bym chciał Defindo. Dziękuję. Dobra, zaklęcie kameleona, bo nie zrobimy tutaj za dużo. What the fuck w ogóle, co on mi zrobił, nie? Jakby... Dobra. Expelliarmus, Leviosa, Incendio, Accio, Confringo, Defender, Compulsor, Glacius. Ło, Depulso ich rozpierdziela. Nieźle. Dobra, o wreszcie, Alohomora. Coś co umiem najbardziej. Okej. No i Gituba. Jej! Super. Dobra. Wrota są otwarte. Ale czy na pewno? Przekonajmy się. Dobra. Rozumiem, że muszę tu iść. No, też mam taką nadzieję. Chodź wątpię w to. Jakiś exploring? Nie, okej, okay, dobra. Dobra, to idziemy na górę. Straszyszka kusowników. Co ty nie powiesz? Chyba ją zabiłem. O ty kurde. A, nie mogę tego otworzyć. Dobra, już nie żyjesz, nie? Dobra, ja dziękuję tutaj. Nie trafiłem. Dobra, czy już wszyscy, tak? Alohomora. Dobra. Dziękuję. Kolejny długi odcinek. Jak miło. Dobra, otwórzmy jeszcze tutaj. Bo z wielką radością się dowiem tutaj, co tu się dzieje. Dobra. Krótko zwięźlej na temat. Lolo, co my tutaj mamy? Spider-Man. Skrzyneczkę mamy. Dobra. To idziemy dalej. Zgodnie z fabułą. Fabułą. Mamy dwie drogi. Oh no, Deke was right. We need to save you from these barbarians. Chodź tu, pufku. O nie, nie mam tego. Mam walizki.
Ale dobrze, że tutaj mamy zwierzątka, które można uratować. Professor Howard will never believe this. Dobra. I kolejny pufek pigmejski, jak miło. Uratowano magiczne zwierzę. Jej, dobra. Nie czas tutaj na uganianie się za magicznymi zwierzętami. Mamy się udać na dach, to udajemy się na dach. Proste. Tu jest skrzyneczka. I nie tylko, jakiś liścik. Astrid, pilnuj moich zapasów, co są twoje, jeśli w tajemniczy sposób zniknę. Ten kłamca pozbawi nas naszej własności, więc wziąłem co mogłem i ukryłem to tutaj. 20 przeklętych lat, a potraktowano mnie nie lepiej niż tych durni, co są tu od 2 tygodni. Manfred. Maniek! Co ty tu robisz? Gdzie masz swojego kumpla Shida Leniwcza? Manfred. Epoka lodowcowa się kłania, dobra. It's all right. There we go. Alohomora. Albo relasio. There you are. Come on. Alohomora. Relasio powinno być, ale okej, dobra. O nie! Dobrze! Co? Jasne, chcielibyście. Chcielibyście, Avada Kedavra. I co, koniec misji? Latanie na hipogryfie! Pięknie! Zarąbiście! Ale fajnie się lata! Ekspres ląduje Hogwarts, co on tu robi? Ale fajnie się lata na hipogryfie! Zajebiście! Pięknie! Przepięknie! Jakbym miał lepszy komputer, no to na pewno by to lepiej wyglądało, ale... Wow! I tak zajebiście! Jezu, pamiętam jak w więźniu Azkabanu się na hipogryfie latało zamiast na miotle. A tu nie dość, że mamy miotły, to jeszcze hipogryfy, coś pięknego. Wow! Przepiękna sprawa, naprawdę! No, bardzo bardzo przepiękne, cudowne. It's incredible, isn't it? Ale mi się głos jakoś dziwnie. Dotkniemy wody? Jezu, przepiękna sprawa. Na hipogryfie latać? Ło. Zarąbiście. Ale fajnie. How exciting. It was exhilarating, wasn't it? I wasn't sure we were going to make it out alive. There was no need to worry. I had it all under control. Were you able to find the letter? Summoned it straight out of Harlow's hands. I will say, I did not expect to see him cast the killing curse at us. He won't forget this. Be on your guard. Of course. What did the letter say? That Rookwood's looking for a phoenix. Okay. Not sure where he will find one. But it also included Harlow's orders to inspect that castle for the poachers.
Enough to connect Harlow to the crimes. I shall deliver the letter to Officer Singer. She'll have to do something when she sees it. Now, tell me, where did you meet these hippogriffs? I've only met Highwing before. Poppy introduced us. Poppy Sweeting knows a hippogriff. Of course she does. Poppy will be relieved to know that Highwing's safe. I came to the right person for help. My mother will be worried. I must go. Seek me out soon. I shall have much to tell you. No, zajebiście. Jezu, hipogryfy. Coś pięknego, naprawdę. Nagrywa się w ogóle? Nagrywa się. Ukończ misje główne. Wielki dungeon. A nie, aż taki wielki, nie przesadzajmy, ale no. Odblokowano nowe gniazda wyposażenia zwierząt. Highwing, go! Ma hipogryfa. He may be able to provide the evidence we need to take Harlow down. We should speak with him together. Meet me at his home. Przepięknie. I assume you have news regarding the goblin you mentioned. Why don't we meet at the map chamber to discuss that and our next steps? Komnata mapy? Zobaczmy, jakie misje w ogóle mamy. Może Seba ma coś dla nas. Zaginione dziecko. Spotka się z Nati w Dolnym Hawksfield. Ciągniemy Sebę. Ale misje relacji to ja wolałbym zostawić no tak pobocznie, nie? Jak będą jakieś tam zaklęcia do nauki, no to wiadomo, nie? Niedola skrzata domowego. Porozmawiaj ze Smykiem? No dobra. Dobra. W takim razie dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło. Do następnego odcinka. Na razie, siema. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Udało mi się ogarnąć. Jakby jestem największym downem na świecie. Te najjaśniejsze punkciki po prostu musimy skorygować. Jestem... Thank you, Amit. I look forward to reading them. No. And I look forward to writing them. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope. Don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Dziękuję. Thank you. You are welcome. It has goblin cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Dobrze, Amicie. Jej, misja ukończona, super. Czyli co, teraz Nati, tak? Odblokowano wyzwanie znajdź stroły stroły. Kuźwa stroły. Stoły. Astronomiczne. No, no dobra, dobra, no to będziemy szukali tych stołów astronomicznych. Ale to co, to nie teraz. No, na terenie Hogwartu już mamy. Mamy jeden chyba już zrobiony. Więc udajemy się do Nati. Udajemy się do Nati, ale najpierw do pokoju życzeń. Ponieważ musimy poodkrywać parę rzeczy, które są nam potrzebne. Więc najpierw do pokoju życzeń, a potem pójdziemy sobie do Nati. W Hogwarcie nic nie mamy. Dobra, pokój życzeń. Witamy w pokoju życzeń. Co się zmieniło w pokoju życzeń? No mamy dużo takich fajnych rzeczy, no. Mamy zwierzątka, które musimy poogarniać. Więc sobie zobaczycie, co się tutaj nam narodziło. Halo, zwierzątka moje. Moje zwierzątka. Najpierw je wszystkie nakarmimy.
Ej, ale... Halo. Pufek pikmiejski. Dobra. Czy ktoś tu jeszcze? Nie? Dobra. No to w takim razie 4. Szczotka, pasta, kubek dynamitu. Jak nie jest gotowe na kontakt? Albo jeszcze wpierdziela głupek jeden. No dobra. Ej, miałem gdzieś jeszcze jednego niuchacza. Tu jesteś, kolego. Dobra, i będę mógł sobie wszystko ładnie, pięknie z was zebrać. Imiona. Imiona musimy im zmienić. Dajcie jakieś fajne, ciekawe imiona do tych właśnie zwierzątek moich. O, właśnie, przedmioty na świeże powietrze. Okej, dobra. Ogarnie się to kiedyś tam. Duży namiot. No to można gdzieś faktycznie dać. Przedmiot jest poza grywalną przestrzenią. Okej, dobra. To na razie tyle. Nie będziemy ogarniali. Dobra, siema niuchacz. Ogarniemy tutaj jeszcze ciebie. Zbierzemy, zbierzemy sobie futro z ciebie. I możemy iść ogarniać właśnie tutaj takie oto sprawy. Hedwisia! Mamy Hedwisię. No dobra. Mamy tutaj. No to jeszcze do Hogsmeade się udamy w takim razie. Nie. Tutaj mamy tak. O, lo. Tutaj nam coś zwiększa ofensywę. Git. No i mamy zwiększoną ofensywę. Fajny szalik. Swoją drogą, dobra, maska, kałen. Nie, rękawice. Rękawice nam dają ponoć jakąś ofensywę. Tutaj zwiększają nam ofensywę. Rękawice. Te. Odporność goblińskiego srebra. Ciekawie. Czy coś jeszcze? Nie? Dobra, no to możemy udać się do Hogsmeade. Udać się do Hogsmeade możemy i eksploracja 38, fajnie. 1/5. Dobra, mapa Hogsmeade i potem już sobie ładnie, pięknie pójdziemy do Nati, żeby nam pokazała co i jak. No chyba, że mamy tutaj gdzieś... Gdzieś jakichś sprzedawców, kogoś. Tu coś mamy w sumie. Dobra. Dobra, pójdziemy do Leopolda Babkołka. Babkoka. Super. Can you help me? Mogę komuś pomóc? Nie teraz, idę do mojej koleżanki Nati. Będę robił fabuła wówę. Co to za żubery? Siemaneczko. Byczki. Okej. O, eliksir wieganowy na pewno się przyda. Jest 20 tysięcy. Na coś trzeba w końcu wydać te pieniądze, nie? Na pewno wydamy. No już coraz bardziej... Coraz więcej mamy, coraz bardziej jesteśmy tacy... uzbrojeni i w ogóle, nie? Ja nie mogę, zobaczcie, już 22 tysiące. Jakby tyle kasy było w realu, no to kurde. To człowiek by nie musiał nic robić. Kasa by się sama zbierała za jakieś filmy albo coś, nie? No nie, no by musiał na nowo nagrywać, no wiecie. Dobra. Dobra, tej nie możemy kupić. Co to za miotła? Miotła kosa niebios. Zawrotna miotła dla lotników? Nie, ale wiem, że mogę sobie inne miotełki kupić.
No to dobra, idziemy do Nati. Cóż Nati ma dla nas do przekazania? Ona ma dla nas bardzo ważne information. Cóż by była to za podróż, gdybym nie musiał brać mojej cudownej miotły? Fru fru. Okej, już tutaj. Już ktoś mnie tutaj chce atakować, dobra. Jesteśmy już blisko Nati. Siema Nati. Zsiądź, by zejść. Okej. Siemaneczko, co tam u ciebie? O, najpierw tutaj możemy sobie... Zamek Falbarton. Okej. Okej, co ty tam masz dla nas, koleżanko? Aha, musieliśmy na dzień przeczekać, serio? Siema Nati. Rozpocznij misję. Wielki dungeon. Okej. I'm glad that you received my owl. We need to stay low and remain quiet. Okej. What's going on? Why are we all the way out here? As promised, I did some investigating to find out what Harlow is up to. I followed him to the Hog's Head. I noticed him reading a letter. All I could see was that it was signed by a member of Victor Rookwood. And after you told me that Rookwood and Harlow were after you, I decided that you were the perfect person to join me in taking them down. Okay. For good. That letter is the tangible proof that Officer Singer needs. It is why I followed Harlow here and why I wrote to you. I need your help to retrieve it. I'll help you find the letter, Natty. I'm glad to hear it. First, we must access the castle keep. I'll check the main gate, see if you can find another way in. I do not see any guards, but we should still try to be as quiet as possible. Dobra, no to wiadomo, musimy tutaj ogarnąć nasze tutaj zaklęcia. Nie mamy bombardy jeszcze odblokowanej, co jest szkodą największą i w ogóle. Dobra, fantastyczne zwierzęta no nam są na razie niepotrzebne, nie? Ale tak, na pewno tutaj ogarniemy sobie Lewioso. Expelliarmus tutaj musi być. No i musi być tu Incendio. No i okej, dobra. Na drugim miejscu... No jest okej, tutaj może być. Dobra, tu możemy dać Descendo i Flipendo. Dajmy na wszelki wypadek Lumos i Wingardium Leviosa. Tutaj możemy dać to zaklęcie Kameleona. No i możemy tutaj dać Reparo na przykład. No niedługo będziemy się uczyli też zaklęć wybaczalnych, więc no. A, i gdzieś tu jeszcze możemy dać Aresto Momentum. Dobra, dajmy tutaj Aresto Momentum. A Lumos tutaj, dobra. Mam nadzieję, że to jest jakoś w miarę fajnie poskładane, poukładane. Dobra. Aha, dobra. Wejdź na blanki. Okej. Okej, o, mamy tutaj dużo rzeczy do pozbierania i sok z pijaweczek. To mnie też ciekawi tam, co tam jest, nie? Jakby to może być coś bardzo ciekawego. Dobra, jak się tu dostać? No, chyba trzeba tutaj wskoczyć, panie Nikodemie, nie? Okej. I wonder what that does. Czegoś silniejszego? Akcja? O, właśnie. Skrzynia. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Tylko gdzie to? Chyba tutaj. Dobra. I co, jak tu wejdziemy, to skoczymy na luzie? Oczywiście, że nie. Revelio. Oczywiście, że tu nie wskoczymy. O, skrzynia tu jest jeszcze. Niezidentyfikowany przedmiot na plecy. Nice.
Okej, dobra. O Jezu. Tu już przynajmniej wiemy, że tędy się nie dostaniemy raczej. Jajo popiełka, okej. Weź na blanki. No chyba, że tu mamy coś jeszcze. A zobaczmy, czy możemy zrobić tak, że pod siebie? Nie, raczej nie. Chyba, że lewiozo. Właśnie, lewiozo! Lewiozo! Ło! Dobrze. Brat Sebastiana Swallowa jest teraz najlepszy. Dobra, spoko. Tutaj coś mamy. Możemy tu rozwalić. Fajnie, spoko. Czy tu wokół tego coś jeszcze jest do ogarnięcia? Jest tu worek. Jest tu wór. Kłódeczka jest! Ja chcę się tam dostać. Dobra. O. Tu pewno będzie jakiś zły nikczemnik, którego trzeba będzie pokonać. Dobra. Gardium Leviosa. A, nie mogę. Czyli co muszę jakoś się... Dziwne. Okej, dobra. Wingardium Leviosa. Nie wiem, czy tokolwiek, cokolwiek, czy to cokolwiek dało, ale zobaczmy, czy przesunąłem i czy mogę wyjść. Oczywiście, że nie mogę wyjść, bo po co? Ten nikczemny wróg bardzo mnie tu intryguje. No ale misji trzeba się trzymać, nie? Jakby to jest... O właśnie. No i fajnie. I odblokowałem sobie przejście tym sposobem. Na kucaku. Sebastianie Swallow. A raczej jego bracie. O, Flipendo też może być. Czy nie? Descendo też, nie? Czyli Depulso tutaj działa. Tutaj robi robotę. Otwórz bramę główną. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. Aha. Tu nie można. Okej, dobra. Depulso i Glacius. Jak to nie? Otwórz bramę główną. No i git powinno być. Czyli trzeba co innego, tak? Brama główna. No to jest bramą główną, tak? Tak przynajmniej to mam rozumieć. Chyba, że tu jakieś reparo trzeba albo coś. To bym... Tu jest zejście. Siema, Nati. No i co? No to jest brama główna. No elo. Ale co w związku z tym? Czyli co, ja muszę zejść jakoś, czy co? Nie, bo to by...
To by było za proste. Tutaj jesteśmy tu. Co to jest? Nie wierzę, że muszę to pisać, ale do was pomylańców nigdy nie dociera. Bramę otwieramy za pomocą pchnięcia, nie za pomocą eksplozji. Jeśli znowu znajdę w kawałkach... Znajdę ją w kawałkę, przysięgam, że to będzie wasz ko... Ale nie mamy bombardy! Expelliarmus! Confringo! No nie mamy bombardy. Nagrywam.